Hej, cześć, witam was wszystkich niezwykle serdecznie. Ja jestem oczywiście Simon, a to jest kolejny odcinek z Food Draft na moim kanale. Jak już zauważyliście po tytule, jest to draft według numerów, czy jakkolwiek ja się to nazwę. Chyba number challenge po prostu. No i po prostu jest dzisiaj ze mną Dawczo. Siema, witam wszystkich. No i na czym taka sytuacja, ten odcinek będzie polegał? Otóż właśnie zaprosiłem Dawcza, aby on mi wybrał ten skład, ale jak on to zrobi? Po prostu będzie musiał mi podać numerek od 1 do 5 i w tym momencie będę musiał wybrać zawodnika od właśnie ta cyfra, o której będzie mówił właśnie Dawczo, będziemy właśnie wybierać. Oczywiście numeracja od strony lewej. Także Dawidzie, wybierz mi w tym momencie formację. No to weź może trzecią na początek. No chyba najlepszy możliwy wybór jest to 4-3-1-2, bo były jeszcze takie formacje jak 4-1-2 i raz 5-3-2, których bym stanowczo nie chciał. Okej, tak więc przejdźmy do wyboru kapitana. Okej, no to weź może dwójeczkę. Jest! To jest inform Leo Messiego. Drugi inform chyba. Całkiem. Nie, chyba jest jeszcze Man of the Match. 96 wersja Leo Messiego. Tylko jest problem, bo tutaj kuźwa nie ma skrzydłowych w tej formacji. Ale dobra, jest on w tym momencie na ławeczce, no to zacznijmy może, dobra. Niech będzie lewa obrona na początek. Okej, no to numer 5. Piąteczka, Willems. Taki uniwersalny grajek. Dalej, jeden z pierwszych napastników. Ujojoj. Jedenka. A, to jest same gówna były, ale jest to Kerzakow, Rusek. Napastnik numer 2. 3. Trójeczka? Mhm, tak. No to Wayne Rooney. Był jeszcze Robben i był Starich, był Lewandowski, był Aguero, więc chyba najgorsza możliwa opcja. Dzięki. No przepraszam, no to kolejny to 2. Dwójeczka? Jest to David Silva. A więc już jakieś zgranie tam z Rooneyem jest. Dalej? Piątka. Piąteczka, no też same gówna, nieświecące. Jest to Barreto, nie znam w ogóle typa, Liga Włoska, Sampdoria. Okej, no to 3. Trójeczka, Arturo Vidal. Najwyższy overallowo właśnie w tym zestawieniu. Kolejny właśnie z linii drugiej linii? 2. Dwójeczka, Dembele. Kolejny zawodnik Barclays Premier League. No to dobra, prawy obrona. Piątka. Piąteczka, jeju, nawet nie wymówię nazwiska tego typa. Prawy obrońca Holender z Wolfsburga, tylko Augsburga. No, też się tego nie podejmę, ale kolejny znowu piątka może. Kolejny raz piąteczka. Jest to Bassa, wolny, straszny. Z ligi francuskiej. No to 1. Druga najlepsza opcja, bo oprócz Godina, ale będzie to Otamendi. Kolejny z BPL, a teraz pora na goalkeepera. 3. René Adler, szkoda, bo obok był Boruc, byłby właśnie taki akcent patriotyczny, ale tak się w tym momencie nie dzieje. Dobrze, wybieraj dalej. 2. Iker Casillas, inform. Okej. I znowu pojawił się Boruc tak w ogóle. No to kolejny to 4. Czwóreczka, jest to Barzagli, całkiem solidna karta, chociaż wątpię, żebym jej użył. Dalej. Okej, 1. Menda, a w zasadzie Mendy. Lewa obrona. 2. Dwójeczka. Fegoli, Man of the Match. O, bardzo fajna karta, tylko szkoda, że w tej formacji nie ma skrzydłowych. No to dalej piąteczka. Piąteczka, czyli oceny, w jaką zawsze dostajemy w szkole. Jest to oczywiście Gonalon. Czego dawno nie było? 2 może. Kurwa jest, przepraszam. Cristiano Ronaldo, Team of the Year. No to widzisz. Ale... Dalej 3 może. Trójeczka to będzie... Erdogan? Kolejny skrzydłowy i jakiś Turek z Trabzonsporu. Okej, dalej, tak? Jeszcze masz tam chyba kilka tak, pozycji? Tak. Okej, no to 2. Ekstra Bayern, inform 96 tempo. No to całkiem. Skubaniec. Dalej 1. Kappa, jakiś... Nie, tak brzmi jego nazwisko po prostu, Kappa. Jeszcze piątka.
Kandrewa Inform. No i ostatni. Może dwójka na koniec. Był Di Maria, Man of the Match obok. Ale tak. Jest to Zuniga, czyli facet, który gra na obronie, ale ma predyspozycję, żeby po prostu grać po prostu w ataku. Dobrze, także dziękuję ci za... Dziękuję także za zaproszenie, dzięki wielkie. Dzięki właśnie za wybranie tego składu. Oczywiście wybrałeś mnóstwo skrzydłowych formacji, gdzie nie ma po prostu... Ale ważne, że jest to Ty Ronaldo. No i Inform Messi, o tym nie można zapominać. Także ja lecę właśnie już ułożyć ten skład, przynajmniej żeby miał ręce i nogi. Także my już widzimy się za chwilę, a tobie właśnie Dawczo jeszcze raz dziękuję za wybranie też tego jakże no zajebistego składu. Także już widzimy się podczas meczów. A więc tak właśnie finalnie prezentuje się mój skład. Udało mi się uzyskać 71% zgrania. Myślę, że nie jest to aż tak tragiczny wynik, zwłaszcza, że to nie ja wybierałem oczywiście draft, tylko Dawczo. No i cóż, myślę, że mamy tutaj całkiem solidną obronę, która ma zgranie, nawet Zuniga ma dziesiątkę. Bayern 7, reszta 7. Dlaczego dałem zapytać się Adlera, a nie Casillasa na bramkę? Dlatego, że po prostu nie chcę się narażać na strzały z dystansu, a... Znaczy, jeżeli będą strzały z dystansu, no to w takich sytuacjach lepszy jest właśnie bramkarz niemiecki, ponieważ jest on, no, 6 cm wyższy, chyba dobrze liczę, tak, 6 cm. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak was zaprosić do pierwszego spotkania. Aha, no i oczywiście zapomniałem o podsumowaniu draftu, wynik 162. Ocena ogólna 85, więc myślę, że nie jest najgorzej. No dobra, teraz już naprawdę zapraszam was do pierwszego spotkania. No i zobaczmy, co mój przeciwnik na nas naszykował. No, widzę, że mamy tutaj kolorowo. Tylko dwie zwykłe karty, chociaż zgranie, no nawet na poziomie 87. Neymar, Inform na ataku. Totti, Iniesta, Inform, Özil. No i praktycznie cała czarna obrona, nie tylko ze względu na kolor karty. No ale cóż, zobaczymy jak ten jego skład się spisze, jak się spisze mój skład, także no, miejmy nadzieję, że ten mecz okaże się dla nas zwycięski. No i oczywiście mam na ławce oczywiście Informa Messiego oraz Team of the Year Cristiano Ronaldo, którzy za chwilę wejdą na boisko i właśnie w tej chwili będę robił zmiany. Ludzie, przepraszam was za to, że oglądacie w tym momencie nie mecz, a pokaz slajdów, bo tak to można nazwać. A niestety na PC-cie ciężko, naprawdę ciężko trafić na normalnego przeciwnika z normalnym połączeniem. No nie stać mi na konsolę, ale po prostu, no cóż, musimy to ścierpieć. Mam nadzieję, że wygram ten mecz i po prostu następny przeciwnik będzie miał normalne połączenie, ale cóż, na razie musimy cierpieć z takim, a nie innym. W zasadzie ja muszę, bo wy będziecie oglądać tylko skróty, prawda? Chociaż tymczasem Leo Messi w polu karnym, wyłożenie do Cristiano Ronaldo w polu karnym, Ronaldo i 1-0, tak jest, Cristiano Ronaldo strzela bramkę, już w minucie 12 po asyście Leo Messiego, no, gdyby taki duet grał w rzeczywistości, o rany, co tutaj by się działo, pięknie Messi okiwał dwóch obrońców, podał na czystą pozycję do Ronaldo, no i mamy 1-0. No i odwrócone połączenie, mam nadzieję, że mi zaliczy w tym momencie wygraną, chociaż widzę, że na chwilę FIFA myśli, jak to wszystko zaliczyć. No i co? Wygląda na to, że mi zaliczyło zwycięstwo i wywaliło po prostu przeciwnika w minucie 17. No tak, zaliczył mi wygraną, także pora przejść do meczu numer 2. Miejmy nadzieję, że ten przeciwnik będzie miał normalne połączenie, ale skład ma... Wow. Tyle można po prostu powiedzieć, no w sumie to jest draft, tutaj samo jako śmieszne składy, mamy 80 zgrania, więc nie jest aż tak różowo, ale też nie jest źle, no z tego co widzę będzie normalny mecz, także ja już właśnie lecę robić zmiany. Wayne Rooney, przed polem karnym Rooney, dojrze tutaj do Dembele, Dembele strzał techniczny, ale Kane mi broni ten strzał, ponieważ on po prostu, no, leciał jak mucha w gównie, nic innego. Cristiano Ronaldo strzał, no i piłka wychodzi na rzut rożny. Nie wiem, tylko ta piłka się odbiła. No ale było groźnie, trzeba przyznać. I teraz fajnie byłoby to wybić, bo Messi może tam dużo szkód narobić. No i może w tym momencie, bo w tym momencie właśnie chyba Cristiano strzelił nam bramkę, albo nie wiem kto. W każdym razie tracimy bramkę na 0-1, a nie to Aritz Aduriz strzela. No cóż, w tym momencie trzeba odrabiać.
Silva do Messiego, Messi, ale za późno. Trochę dotarł do tej piłki, chociaż jeszcze ma piłkę nią ma. Ojej, co z Zunika w tym momencie zrobił. Cristiano Ronaldo ładnie, Ronaldo z dystansu, no i Kanemi, świetna interwencja. No wypracował sobie Cristiano Ronaldo bardzo ładną sytuację, jednak no cóż, nie zdał tego zamienić na bramkę, chociaż Silva jest rzutu rożnego Barcagli, no skazany tutaj na pożarcie. Uwaga, teraz Aduriz wychodzi sama Aduriz i na nasze szczęście, no wybij to, proszę cię, Zuniga, no. Gareth Bale, uwaga, Bale. Oj, źle to zrobiłem, to jest 2-0. No, kurwa mać, co to było? Czy wy dowiedzieliście? Zobaczcie to jeszcze raz. Gareth Bale. Okej, okay, strzał wybroniony początkowo przez Adlera. Ale co tutaj w tym momencie się stało? Bellerin. Aha, Adler strzelił sobie samobój jajami. Dobra, też tak można. Messi, ładnie co zrobił Messi, może technicznie strzał Messi, jest 2-1, Leo Messi, strzelał bramkę z 13 metra, ładnie dokręcił do okienka, no i Kanami w tej sytuacji bez szans, zobaczmy to jeszcze raz powtórce, bo naprawdę jest na co popatrzeć na te uderzenia Argentyńczyka, no dobra, już wystarczy. Uwaga, szansa Gareth Bale, no i było blisko strzelania bramki na 3-1 przez mojego przeciwnika, na nasze szczęście ta bramka nie padła. Uwaga, Ronaldo, no i to musi być moim zdaniem czerwona kartka. No i mamy rzut wolny, no tak, jest czerwień, ale to jest na przykład... O, sorry, karetka akurat pod oknem jechała. Ostatnia szansa praktycznie dla nas, ale kto do tego podejdzie? Może Leo Messi, jest to pozycja bardziej dla lewonożnego. No i tak też zrobię. Uwaga, Messi. No i oczywiście zablokowany strzał przez chyba Cristiano Ronaldo. No i cóż, mamy teraz kontrę. Strzał, no i mamy tym razem gwóźdź do trumny. No już rzuciłem wszystkie siły do ataku, no i Aduriz strzela bramkę na 3-1, no i w tym momencie staje się jasne, że po prostu z tego draftu odpadamy. No i koniec spotkania, tak jak mówiłem, przegrana 1-3, wyrzuca nas automatycznie z draftu. No i cóż, doszedłem znowu do drugiej fazy. No i co? Jeżeli chcecie, żeby takich odcinków pojawiało się więcej, no to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę. No i piszcie, kogo mógłbym zaprosić do następnego odcinka. No i piszcie propozycje, jakie wyzwanie mógłbym właśnie zrobić w kolejnym odcinku. Także ja już w tym momencie lecę. Trzymajcie się ciepło. Chociaż w sumie jeszcze odbierzemy paczuszki. A. Dwie zwykłe i jedna duża złota. Już chciałem się żegnać, ale za chwilę to zrobię po otworzeniu właśnie paczek. No i zobaczymy, co w tych paczkach będzie. Zakładam, że no po prostu zwykłe gówno. Ale nigdy nie traćmy nadziei, niech żywi nie tracą nadziei, jak to w jednym wierszu było. Nie pamiętam już do końca jakim, uczyłem się to nawet w gimnazjum. O, Emirates Stadium. Jak miło, jako kibic Arsenalu. Kolejna akcja Sergio Conaguero, fajnie gdyby on wpadł sam w tej paczce, ale tak się nie dzieje, jest tylko McCarthy. Kontrakty sobie zabieramy, bo oczywiście one są ważne, no i duża paczka. To jest chyba ta warta 15 tysięcy końców, no i zobaczmy co w niej będzie. No i standardowe oczywiście pieprzone gówno. Także ja już w tym momencie lecę definitywnie, tak jak mówiłem wcześniej, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej draftów. Także ja już lecę, trzymajcie się ciepło i pa pa.